хто бенже з України, власне, як пан Володимир Зеленський, і вже бенже самим президентом чи по інаугурації? Я мислю, що лоси України не залежать od kolejnych wybieranych polityków, tylko od obywateli Ukrainy, którzy wielokrotnie pokazali, że są w stanie bronić swoich praw, bronić demokracji i bronić swojej wolności. Czego właściwie najbardziej dobitnym dowodem była rewolucja godności, gdzie ludzie za wolność i za ideały demokracji europejskiej byli gotowi oddać życie. I dzisiaj również oddają życie, młode życie, walcząc tam w Donbasie. Myślę, że politycy mogą pomóc albo mogą zaszkodzić wyborom ukraińskiego społeczeństwa, jak to bywało w przypadku tego prezydenta, który z kraju uciekł. Chcę wierzyć w to, że ten wybór dokonany teraz przez obywateli Ukrainy jest wyborem mądrym i dobrym i nowy prezydent elekt rozumie, że nie może zawieść ludzi, którzy go wybrali. Президент польський Анджей Дуда już запросив Володимира Зеленського на відвідини, так, до Польщі. Як пан оцінює в огуле ревації, можливі ревації між Україною і Польщею при президенті Зеленському? Президенти są prawie że rówieśnikami, są w podobnym wieku. Myślę, że tu jest szansa na dobrą relację. No zobaczymy, jaki kraj wybierze prezydent elekt do odwiedzin. Czy to będzie rzeczywiście Polska i odwiedziny w Warszawie, czy będzie to Bruksela, czy będzie to jakiś inny kraj. Osobiście byłbym bardzo zadowolony, gdyby to była Warszawa.